Cześć! W tym filmie zaprezentuję osłonę Gelbox firmy Wago, która gwarantuje całkowitą ochronę złączek zaciskowych przed działaniem wilgoci. Zapraszam do oglądania. Wago opracowało osłonę złączek zaciskowych w celu ochrony ich przed wilgocią i wnikaniem wody, i to na poziomie aż IPX8. Czyli połączenie zabezpieczone tą osłoną żelową może ciągle znajdować się pod wodą. Sprawdzimy to potem. Gelbox to niewielkich rozmiarów osłona wypełniona żelem. Żel jest bez silikonów, który w odróżnieniu od silikonowego nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w stosowaniu. Wypełniający osłonę żel ma nieograniczony termin przydatności do użycia, niezależnie od czasu składowania. Ma elastyczną uszczelkę, aby ochronić przewody przed przecięciem przy zakładaniu osłony. Tutaj mała dygresja. Przewody do układania w pomieszczeniach wilgotnych, a zwłaszcza do układania w ziemi, nie powinny być wykonane z polwinitu białego, gdyż jest on podatny na degradację. Kruszy się po pewnym czasie. Do ziemi i do pomieszczeń wilgotnych powinniśmy użyć przewodów YKY, czyli w izolacji czarnej. Aby uzyskać wodoszczelność połączenia, należy umieścić złączkę z podłączonymi do niej przewodami w osłonie, równo ułożyć i mocno ścisnąć z obu stron do zaczaśnięcia się zaczepów. Żel powinien być widoczny. Gelbox od osłon innego typu wyróżnia to, że można w każdej chwili otworzyć taką osłonę i rozłączyć przewody. Żel nie twardnieje i jest zawsze możliwy do usunięcia. Z tym, że ponowne podłączenie tych przewodów wymaga użycia już nowej osłony z nowym żelem. Gelbox dostępny jest w 6 rozmiarach. Te 3 na filmie są do rozmiaru złączek do 4 mm², ale są też osłony do złączek do 6 mm². Sprawdzimy teraz, czy rzeczywiście ta osłona zapewnia stopień ochrony IPX8, czyli można złączkę w osłonie zanurzyć całkowicie w wodzie. Nie będziemy zanurzać złączek nieosłoniętych w wodzie, gdyż mogłoby być różnie, ale złączki umieszczone w osłonie żelowej, w Gelboxie, to już sprawdzimy i to pod napięciem.
aby zmieścić te trzy podwójne złączki typ 221 do 4 mm kwadratowych, należy użyć osłony o symbolu 207333. Osłona zamknięta. Za chwilę włączymy napięcie i spróbujemy zanurzyć osłonę wraz ze złączkami i podłączonymi do nich przewodami w wodzie. Według producenta powinno takie połączenie spokojnie wytrzymać pod wodą i nie powinno się nic wydarzyć. I też tak się dzieje. Nie zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy, ani też nadprądowy. Osłona Wago Gelbox jest testowana i dopuszczona do użytku tylko w połączeniu ze złączkami Wago serii 2273 i złączkami zaciskowymi Compact serii 221. Dla każdej osłony określony jest układ przedstawiający prawidłowe rozłożenie instalacji w oparciu o wykorzystywane złączki. Ta tabela znajdowała się na początku w instrukcji tych złączek. Gelbox może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach o niskim i bardzo niskim napięciu. Sposób jej użytkowania jest różny dla poszczególnych wartości napięcia. Na przykład w zastosowaniach niskonapięciowych 230 V osłony żelowe są wykorzystywane w skrzynkach przyłączeniowych wraz ze złączkami zaciskowymi. W osłonie Gelbox zamknięte są wyłącznie przewody. Tylko w ten sposób można zapewnić podwójną izolację kabla, a tym samym zabezpieczenie przed porażeniem prądem. W zastosowaniu obwodów bardzo niskiego napięcia, bez uziemienia funkcjonalnego, złączki Wago wykorzystywane są wraz z obudowami żelowymi, bez dodatkowych skrzynek przyłączeniowych. Tu jest przykład zastosowania w instalacji 230 V, aby można było zastosować złączkę z osłoną Gelbox, należy ją umieścić dodatkowo jeszcze w puszce połączeniowej. Taka konfiguracja zapewni nam całkowitą ochronę przed wilgocią, a tym samym przed awariami w sieci 230 V. Osłona Wago Gelbox gwarantuje zupełnie nowy poziom ochrony złączek zaciskowych przed działaniem wilgoci. Osłony mogą zostać łatwo dostosowane do wszelkiego rodzaju skrzynek przyłączeniowych. Nieograniczony termin przydatności żelu gwarantuje, że osłony są zawsze gotowe do użycia. Dziękuję za uwagę.